Co byś powiedział sobie, gdybyś mógł się cofnąć o kilkadziesiąt lat? Wydaje mi się, że chyba nie powiedziałbym sobie zbyt wiele, bo mam wrażenie, że gdybym się cofnął o 7 lat i podzieliłbym się tymi różnymi przemyśleniami, protipami, jakimiś złotymi radami, lekcjami, no to ja i tak nie byłem wtedy dojrzały, żeby móc je zrozumieć, żeby móc je wprowadzić w życie. No właśnie chodzi o to, że ja pewnie wiele z tych rad, które bym sobie zadał, ja tak naprawdę je gdzieś tam słyszałem, ktoś mi je mówił, gdzieś tam one wokół mnie były, ale ja po prostu musiałem na własnej skórze popełnić masę błędów, musiałem poczuć ten ból, aby móc wprowadzić w sobie zmianę. No właśnie to tak działa, nie? Bo tak naprawdę mamy na wyciągnięcie ręki całą teoretyczną wiedzę na temat wszystkiego, więc tak naprawdę powinniśmy być alfą i omegą, ale to tak nie działa. To po prostu tak nie działa. Do pewnych rzeczy trzeba po prostu dojrzeć. Muszą się zmienić w naszej głowie różne dziwne rzeczy, abyśmy byli w stanie to wprowadzić w życie. Musimy przepracować w sobie jakieś przekonania negatywne, poradzić sobie z jakimiś kompleksami, uwierzyć bardziej w siebie, zbudować pewność siebie i dopiero wtedy gdzieś tam pewne rzeczy możemy zaadaptować do naszego życia, więc gdybym mógł powiedzieć coś do siebie, to powiedziałbym, żebym może tak dużo nie palił tej marihuany. I żebym nie grał tyle w gry komputerowe, tylko próbował jeszcze większej ilości nowych rzeczy. No ale to znowu, myślę, że na ten okres to ja bym siebie nie posuwał tak czy siak i robiłbym to samo. I dopiero po czasie musiałem zrozumieć, że no to było nie do końca rozsądne.